Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, no widzimy się kolejny już raz w grze Talented. Tak, bez zbędnego przyciągania, przedłużania, dzisiaj gramy z Summonerem. Tak jak to ostatnio, difficulty numer 10. Jakie tutaj opcje ustawimy, jeszcze nie mam pojęcia. Na pewno, to jest jedno bardzo ważne. Bierzemy bloby, w tym przypadku bierzemy. Powiedzmy, że cooldown może być to bardzo cenne. Gravestone czy... Nie, Gravestone nadal lepsze niż darmowe, po prostu bez kosztu zaklęcie. Jedno, na noc. No i tak. Dzisiejszy cel jest bardzo prosty. Po prostu wygrać. Więcej mi potrzebne. I okej. Okay. Jak widzę, potrzebuję dwóch ślimaków, żeby pozbyć się oczka. Z jedno oko wystarczy, znaczy jeden ślimak wystarczy, żeby pozbyć się slajma. Okej, tu wyślimy może bloby na wszelki wielki. Tak. Jeśli chodzi o właśnie jakieś plany buildowe, to nie myślałem o niczym. Z tego powodu, który stworzył, tak jeśli mam być totalnie szczery, to nawet nie pamiętam. Jakie buildy ewentualnie robiłem na tym wszystkim. Ja już próbowałem w sensie coś z nagrobkami i ze skelbobami, ale... Zresztą tak, wiem, że próbowałem. Więc poza tym. O, helper damage, oczywiście, że tak. Więcej expo oczywiście, lifesteal up niech będzie. I co my tu mamy? Fajne. Fajne. Nie wiem, czy będzie potrzebne, ale tak, na pewno bierzemy to. Będę musiał też wziąć trochę cooldownów oraz... regeneracji many. Bo nie okłamujmy się, bez tego ciężko będzie coś zdziałać, ale... może jakimś cudem dam radę. To zwiększenie damage o 1 w sumie jest niezłą inwestycją. Jak widać teraz, jeden ślimak jest w stanie pokonać już oczko. Świetnie. Bardziej potrzeba tylko dwóch ślimaków. Szczęście. Teraz tak. Tutaj podobnie. Wyślijmy jeszcze jednego. Tak. Tak. Wszystko idzie dobrze, jak tak patrzę na razie, więc... będę udawał. Jestem wielce ukonotykowany z tego faktu. Na pewno... jeśli tak dalej pójdzie, to jest szansa, że może naprawdę... bez zbędnych utrudnień... coś to wygrać. O! Widzę tutaj coś. O! Fajne. O! To. Definitywnie do Talent Package. Idziemy czym prędzej. Nie myślę o niczym innym. Bierzemy tak i do Talent Package'a czym prędzej. Wiem, że mówiłem o manie, wiem, że mówiłem o różnych rzeczach, ale... pakiet talentów! Proszę was, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką możemy trafić. Po prostu... wziąć jakichś talentów i odkrycia nowych rzeczy, bardziej zaawansowanych, jeszcze podstawowe, dostępne ciągle. Dla mnie takim czymś kurzącym, że jestem skłonny nawet nie wziąć jakichś super zdolności, ryzykując, że one po prostu przypadną w losowaniu za właśnie otwarcie pakietu talentów. Powiedz. Ale to jest dziwne. Mam czasem dziwne pomysły, dziwne sugestie i dziwne priorytety. Dobra, dobra. Jeszcze raz dobra. Widzę, że sobie świetnie radzą moje ślimaki z pomocą przynajmniej jakichś tam tych bobów. Znaczy nie bobów, blobów chciałem powiedzieć. Okej. Trzecia też będzie chyba spokojna. Tak spokojna, że jestem skłonny zaryzykować stwierdzeniem, że spróbujmy przez jakiś czas może siedzieć na raz, dwa. Ja wiem, że to jest to, co mniej częściej doprowadza do zguby, no ale... tak mówiłem, że idziemy jak najprędzej tam. Ale muszę inwestować w expy. Będę inwestował w expy, to obawiam się, że może być kiepsko. Więc tak. Dam radę raz w dwójce cały czas siedzieć. To są wczesne noce nadal, więc jeszcze powinno być spokojnie. Jestem summonerem, więc teoretycznie jest trochę łatwiej niż w przypadku innych klas. Ale już widzę, że nie. Z Widalnym ci udało się wyłączyć, co prawda straciliśmy nagrobki, ale...
nagrobki nagrobkami, one właśnie są po to, żeby ratować. I okej, okay, wiem, że są strategie, które powodują, że im więcej nagrobków, tym lepiej niektóre rzeczy działają, ale... Nie wiem, czy chciałbym się w to bawić. A przez nie wiem, czy chciałbym się bawić, mam na myśli... Obecnie nie mam zamiaru w to inwestować. Dobra. Zaraz Zinka zginie, będzie spokój. Jak na razie kompletnie, 100%, bezproblemowo, bezsprzecznie full combo. Dało się utrzymać teraz tak expy. Skorupy, no definitywnie. Co jak co, ale ulepszać podstawowe ślimoki zawsze warto. Teraz helper damage nie mogę odpuścić. Jeszcze w tej rundzie tego nie wezmę. Trochę szkoda, ale z drugiej strony... Wydaje mi się, że było to i tak... sensowne. Tutaj w to też mogę inwestować. Dobra. Wszystko jest chyba jak w największym porządku. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania w tej kwestii. Dobra, wyślijmy tutaj te dwa bloby. Powinno to wystarczyć. Tak, wystarczyło. Nawet widzę, że ogniste ślimaki czasem się pojawiają faktycznie. Czyli nie mam totalnego pecha jak zazwyczaj. I idealnie udało mi się wypuścić chyba bloba, żeby się uratować przed byciem ugryzionym przez wrogiego bloba. A? No proszę. Blob jest w stanie pokonać dynkę i jeszcze to przeżyć. Nieźle. Ukrywam. Moc ulepszenia ślimaków też była świetna, ale... Tak co, preferuję jednak chyba brać bloby. Do bardzo prostego powodu. Ślimaka nadal wymagała postawienia ślimaka. Natomiast wezwanie blobów to jest dosłownie po prostu postawienie blobów. To za tym idzie, mam więcej sługów, których wystawiam. A co za tym idzie... Padło? Po prostu nie ma ryzyka. Naprawdę nie ma ryzyka, że... Armia ślimaków? Geleboby albo... Nagrody za lifesteal. Armia ślimaków? Nie? Jest? Dodatkowe możliwości związane ze ślimakami. Nie, kusząco. Tak, kusząco. To nie jest aż takie dobre. Tutaj z chęcią oczywiście to wezmę. Tam chyba też jest jakiś mega blob. Tak, mega blob. Lubię mega bloby. Biorę to. W następnej rundzie weźmiemy kolejne ulepszenie ślimaków. Cóż, nie wiem, czy jest coś dużo do dodania w tej kwestii. Fajne ulepszenie się trafiło, jeśli chodzi o to. A armia ślimaków? Kuszący pomysł, bo po prostu, no... Maki to coś, co mamy zawsze, wszędzie i... Trochę memiczne takie. Pomyślcie sobie, jakiś wielki, potężny przywoływacz stoi na szczycie wieży. Przed swoim bohaterowie już się zbliżają, żeby go pokonać. A on przywołuje armię ślimaków, żeby ich wstrzymać. I z jednej strony może to być właśnie coś takiego dosłownie haha, mem i tyle. Zresztą wyobrażacie sobie po prostu jakieś przyzwanie ślimaków. Powiedzmy wielkości, może nie taki jakiś naprawdę olbrzymich czy coś. Ugryzło mnie, no nieźle. Ale takich, powiedzmy... Chciałbym teraz znaleźć jakieś zwierzę, które jest dosyć małe, ale nadal dosyć spore, jeśli to miał być ślimak. Ale tak, jakieś takie, powiedzmy, duże ślimaki, które naprawdę, no... są trochę niebezpieczne dla takich bohaterów. Mogłoby być naprawdę... ale jednocześnie ciekawe. To jest? Fajne. Tutaj... O, to też fajne. Ale dobra, zanim takie rzeczy, to... Jest tu gdzieś jakieś ulepszenie ślimaków jeszcze? A więc chyba będę musiał wziąć po prostu... Twisted Contract. Ja, żeby mi się szczególnie podobał, ale... Jak będzie. O,
dostałem achievementa za przyzwanie trzech różnych odmian ślimaków w pojedynczym przebiegu. To jest takie trochę zastanawiające. Ale okej, odpowiedział coś na moje pytanie tak poniekąd. Czy grałem inwestując w różne odmiany ślimaków? Wygląda na to, że nie. A jeśli nie, no to mamy już no, którego mogę wykonać. Ślimakomanta. Ślimakomancja to byłaby ciekawa na pewno dziedzina magii, gdyby uczyli w jakiejś szkole magicznej. Nie, ale wyobraźcie sobie, zrobić całą dziedzinę magii polegającą po prostu na rzeczach związanych ze ślimakami. Wiem, że wiele osób pewnie to traktowało jak jakiś nudny, bezużyteczny przedmiot czy coś, ale ja gdybym był w takiej szkole magii, bym musiał uczyć jakiejś magii ślimaków, to pewnie byłbym zaciekawiony tym wszystkim. A to dlatego, że jestem dziwnym człowiekiem. Chociaż czasami się zastanawiam, czy na pewno jestem człowiek przez moje dziwne właśnie preferencje do niektórych rzeczy. Nie było to nie tak, że naprawdę tak myślę czy coś, ale to tak dla jaj po prostu. By było pewne, bo niektórzy mogliby traktować tylko chorego psychicznie przez to, że coś takiego powiedziałem. Ale nie, to wszystko są tylko śmieszki, heheszki. Jak to się mówiło za moich czasów. Czyli bardzo dawno temu i nieprawda. Jak zawsze to powtarzam, już jestem starym dziadem. Nic tego nie zmieni. Nic tego nie zmieni. Bloby na wszelki wielki. Coś mi mówi, że w sumie bez tych blobów to już dawno bym padł. Wiecie, mega ślimakami, ale dzięki blobom, pomijając kwestię samych ślimaków, które wypuszczam też, daje się przeżyć. Kiedy jest kryzys, po prostu zamiast musieć trzymać kciuki, błagać grę, żebym zdążył wypuścić ślimaka, mogę kliknąć w tą jedynkę i wypuścić bloby. Tego się teraz, kiedy one się odnawiają 3 sekundy. Pozwala mi to dosyć mocno nimi spamić. Z tego też powodu wydaje mi się, że naprawdę muszę inwestować w regenerację many. Będzie ku temu. Jak tak dalej pójdzie, to po prostu nigdy... No nie będzie mi stać na bloby, tak jak teraz, na przykład. Prawie we mnie wpadnie topesz. Tylko dzięki temu, że miałem farta i zdążyłem ślimaka wstawić, to udało mi się przeżyć. Bo zbyt nieostrożnie stawiałem bloby wcześniej. Traktowało mnie jako coś, co mogę zawsze rzucić i no, skończyło się jak się skończyło. Ale tak... Teraz w sumie co dalej? To jest dobre pytanie. Na pewno to było expy, na pewno to było nowe ślimaki, na pewno to, bo to jest mega blob. I po śmierci on się zmienia w kilka mniejszych blobów, co jest jeszcze super, bardziej. Jak on kosztuje 10, czy też kosztuje 10? O, ciekawe. Okej. Okay. Jak na razie jedna różnica jest taka, że on ma chyba dużo dłuższy czas odnowienia. Jest trochę wolniejszy od tych normalnych blobów. I okej, jak umrze, to zmienia się właśnie w zwykłe bloby. To fajnie, jak jest jakaś bardzo duża fala, to mogę wysłać tam jego, na przykład teraz. Ja powinien sobie spokojnie poradzić z tym wszystkim. A jak zginię, to zawsze dostanę te normalne bloby, które się zajmą czymś jeszcze mniejszym. No, no sukces po prostu. Jak dla mnie nawet wielki. Sukces. I tym, że zdobyliśmy naprawdę za tą umiejętność mega blobów, to teraz się aż tak nie boję o to. Coś się zlamie. Poproszę. Wypuszczam mega bloba, wypuszczam zwykłe bloby. Jest spokój. Mogę wypuszczać ślimaki wedle upodobań, a nie panikować, że oho, ja potrzebuję tu szybko ślimaków, bo inaczej będzie źle, niedobrze. Nie. Po prostu wpuszczam ślimaki jako wsparcie dla blobów i innych rzeczy. Chociaż nie będę ukrywał, nadal to one są właśnie moją główną siłą, pozwalającą mi przetrwać to wszystko. Teraz tak, tajemniczy talent, health up niestety. Ale okej, okay, hyper damage, exp. Okej. Okay. Właśnie o tym mówię. Teraz dostajemy dodatkowe damage helperów, jeśli testujemy nagrobki i przy okazji zdobyłem coś bardzo pięknego. Będziemy musieli w to inwestować za każdym razem, kiedy tylko będzie możliwe. Jeszcze szybsze wspomnienie ślimakami, wyobraźcie to sobie. Już teraz dosyć fajnie wypuszczam te ślimaki.
jak będę mógł przyspieszać to jeszcze bardziej i bardziej i bardziej. Tak za każdym razem jak będzie to, jak to mówi się, profesjonalnie po English of cooldown. Oj, wtedy dopiero będzie pięknie. Ale z drugiej strony coś by oznaczało, że już definitywnie będę musiał brać tylko ślimaków i tych blobów. Bo niestety kolejnego wtedy kolegi swojego jakiegoś nowego do przywoływania nie zdobędę. Ani to szkieleto boba, ani to duchopiesów, ani żadnych innych much, czy cokolwiek tam można przyzywać. Bo nie będę ukrywał, trochę się już pogubiłem w tym, co się da przyzywać, ocenia. Dlatego, że no, dawno nie grałem przy Summonerem tutaj i przez co, no najdelikatniej mówiąc, po prostu mogłem pozapominać, co tam było. Okej, spokojnie, wiosło kluczu, dasz radę. O tym mówię. Nieostrożne przyzywanie. Tak się kończy. No niestety. Tak, trzeba naprawdę ostrożnie do tego podchodzić. Z drugiej strony inny część nie dał chyba. Więc ze smutkiem stwierdzam, że znowu nie zaliczę perfekcyjnej nocy, perfekcyjnego przebiegu. Przebiegu z kategorii nie tracisz niczego. Jakiejś olbrzymiej tragedii też z tego powodu nie będzie. Nie, niestety tylko jeszcze dwa, ale dobra, jest regeneracja many. Oczywiście, że biorę. Jak to wykupię, to potem idziemy tutaj po ekspansji many, więcej kuda. Definitywnie. I okej. Tak długo jak się da, spróbuję utrzymać się na samych ślimakach. Ale niestety za długo to nie potrwa. No już mi ups, slime. Nie, definitywnie bez regeneracji many to ja już tu nic nie zdziałam. Bo mam możliwość przywoływania. Problem jest to, że nie mam zazwyczaj many, jak ja bardzo to spamy. A teraz mam już tylko dwa możliwe przyzwania, następne będą za 5 sekund. Od momentu, kiedy mi się połowa kulki mana odnowiła. A jedno przyzwanie 12 sekund to jest mało. Zdecydowanie za mało, żebym mógł komfortowo walczyć z tym wszystkim. Czy są spokojniejsze momenty, kiedy coś się nie przy tym przejmować, takie jak na przykład chciałem powiedzieć teraz, ale już mi ubrzyd nie topiesz. Ale tak, jak po prostu jest trochę mniej wrogów na wszystkich liniach, dobrze i tak dalej. Ale nie zawsze są te właśnie spokojne momenty, w których da radę to zrobić i no, same ślimaki wystarczą. Ale dobra. Teraz znowu dam radę, czy nie? W sensie do bezpieczeństwa i tak myślę bloby, ale... Chyba to już jest właśnie... Da, to jest koniec nocy. Udało się. Więcej życia, już szansa na bycie elitami. No nie wygląda to najlepiej. Ale dobra. Najważniejszą zdolność mam. Tak, regeneracja many czym prędzej, trochę dodatkowych ekspów też się przyda. Teraz w sumie gdzie jest jakaś dalsza regeneracja? Dobra. Pierwsze co robię, aktywujemy zdolność, która trochę przyspieszy nam wypuszczanie ślimaków. I jak mówiłem, postaram się jak najdłużej utrzymać się na samych ślimakach, aktywując zdolność przyspieszającą. Najwyżej. Czy tak. Ale już się nie da. Ale był taki pożółkły ten... No niektóre... Niektóre z moich jakby sługów, asystentów są pożółkłe. Ja wyczam. Okej. Okej. To lepiej jest, jak mogę szybko rzucać ślimakami. Ale to nadal za mało, żeby dać radę. Definitywnie, bez regeneracji many to nic nie zdziałam, nawet jakbym miał super szybkie wypuszczanie ślimaków. Chociaż może jest jakiś sposób, żebym dał radę. W sumie, ja już nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia.
Może tak to pierwsze zaklęcie dnia nie wymaga many, też było cenne. Coś. Brałem coś, co... Nie powiem, że jest gorsze. Wydawało mi się sensowniejsze. Tak jest, to już nie mam pojęcia. Moje umiejętności oceniania wszystkiego, czy... też dokonywanie prawidłowych wyborów nie należą do najpotężniejszych, najlepszych, najskuteczniejszych. Ale tak... Racja... Ja, ale to mogę wziąć w sumie, bo czemu nie? 3 punkty. Czy jestem w stanie gdzieś kolejną regenerację znaleźć? O, tu jest! Już wygląda to dużo lepiej. Zdecydowanie dużo. Czy odkryjemy... racji? No nie ma regeneracji niestety. Smutne. Tak czy inaczej, udało się zejść do 3-16 sekundy, więc już jest coraz lepiej. Teraz teoretycznie już jestem w stanie wypuszczać... prawie że cykl... dużego globa. Ale nie będzie to wystarczające, jeśli mam jeszcze wpuszczać małe bloby i przyspieszać sobie ślimaki. Ale jest tak dużo lepiej. Może jest już mi tak gryzą, że... Nie, proszę nie. Nie chcę znowu tego przegrać. Proszę gro. Zlicuj się. Albo ja naprawdę coś nie tak tutaj robię, albo to naprawdę zrobiło się trudno teraz. Tym... na tym zagrożeniu trudności, czy jakkolwiek się to nazywa, bo tam nawet dużo tych gier ma te systemy tego typu z różnymi nazwami, żeby to wspominać. I no i niestety, przepadło. Niestety przepadło. Są jeszcze jakieś inne rzeczy? Refreshment? Definitywnie to wybieram. I wiecie co? Próbujemy ponownie. Ja się tak łatwo nie poddam. Ten odcinek może będzie dłuższy przez to. Wiem, że zazwyczaj to było tak ostatnio. Czy to tutaj, czy z Brutator, że jedno podejście. Koniec. Ale nie tym razem. Oj, nie tym razem. Ja się tak łatwo nie poddam, bo uważam, że powinienem móc to wygrać, więc... chcę... będę próbował, aż mi się uda. Myślę, no nie aż tak długo być na tym odcinku, ale ogólnie mówiąc. No i tak, w następnym odcinku oczywiście też będziemy znowu grać inną klasą. Nie wiem, czy będę brał maga, czy będę brał łucznika, czy kogo znowu, czy może bandytę. Ale będę kimś innym. Jako, że mam ochotę na Summonera, to tym bardziej jeszcze będę trzymał dłużej. Teraz tak, początek nie wygląda najlepiej. Mana, cooldown i regeneracja many. Bardzo dobre rzeczy. Gorzej, że expy są dopiero tutaj. Tak czy inaczej, oba te umiejętności trzeba będzie wziąć. Trochę lifesteal też będzie można pobrać. To definitywnie warto będzie wziąć, bo czemu nie? Co to jest? To też fajnie byłoby mieć. Tak, wtedy... regeneracja many... chciałaby być po prostu zgrana z moją umiejętnością, którą chcę najczęściej używać. Jeśli chodzi o cooldown, będzie świetnie, bo tak to normalnie musi być dwukrotność teoretycznie. W przypadku na przykład glutów. Jak dajmy na to, mogę wpuścić glut co 4 sekundy, mana musi być co 2 sekundy regenerowana. I tak dalej, i tak dalej. Ale może się naprawdę uda to fajnie jeszcze jakoś ogarnąć. Pani tylko, czy jest sens. Jeszcze teraz do tamtego, czy lepiej najpierw się skupić na jakichś rzeczach, które ustabilizują nam rozgrywkę bardziej niż tylko spowodują, że wypuszczenie gluta jest tańsze. Nie, żeby narzekał. Wypuszczenie gluta za pół ceny, świetna rzecz. Tylko czy to na pewno będzie dobre, żeby właśnie od razu w to iść? Potencjalnie nie, więc zróbmy tak najpierw. Teraz tam już powoli będzie można. Oczywiście zahaczając o większość expów. Bo im szybciej będziemy mieć duże procenty expów bonusowe, tym szybciej będziemy mogli się rozwinąć. Prędzej będzie szansa na to, żeby przetrwać w nocy, bo we wcześniejszych nocach im więcej expów dostajemy, tym, no wiadomo, jesteśmy potem
tych późniejszych, trudniejszych nocach potężniejsi. I tak dalej. Więc tak jeszcze jak z lepiej inwestować wcześniej. Natomiast tak jak damage, teoretycznie można nawet pod koniec gry, czy w zależności od tego, jak będzie potrzebne. Ale nie. Expy, zwracanie kosztów, tak dalej, co im wcześniej się zdobędzie, tym szybciej one się zwrócą. Pięknie. 5 punktów. No nie najlepiej. Gdzie? Fair damage, tak. Regenerka many, tak. Idziemy chyba w dobrym kierunku powoli. Bardzo powoli bym nawet powiedział, ale... Ważne, że po prostu... Czy są jakieś postępy, są jakieś rzeczy, które uważam za sensowne. Też będzie... sensowne podejście, niesensowne co poprzednie. Chociaż, jak mówię, tym razem wolałbym bardziej zabezpieczyć swoje zasoby, niż stosować jakąś strategię, która ma przynosić wielkie damage, skuteczne wypuszczanie ślimaków czy coś. Co z tego, że widzieliście, mogłem szybko je wyrzucać, jak many brakowało i przez to i tak wrogów było za dużo, żeby ślimaki sobie poradziły. Gluty nie nadążały i tak dalej. Dobra, 4 punkty, czy nie? Nie, 6 punktów, okej. Okay. Oj, się to zwraca, tajemnicze te. Life Steal, tutaj mamy bombowe ślimaki. Okay. A alternatywy, czy tutaj coś jest ważnego? 2 razy XP. Dobra, zainwestuję w to. Okej. Okay. Opłaciło się. Opłaciło się, 130%. Ładny wynik, jak noc z piątą. I zobaczmy, jak to będzie dalej w sumie. My przyspieszę znowu. Na razie nie widzę, żeby tu za dużo problemów. W pewności, że te groby, jak się pojawiają, to fajnie, jak się nie pojawiają, to nie ma problemu. One i tak są bardziej tutaj tylko jako coś, co ma blokować wrogów na razie. Do niczego więcej ich nie potrzebuję. To jest dla mnie pocieszające, żeby nie było, bo... Jak groby są po prostu jako coś dodatkowego, świetnie. Jak są w centrum strategii, to potem człowiek się stresuje, że oho, łeła, co ja teraz zrobię. Muszę ostrożnie podchodzić do wszystkiego i tak dalej. Okej, mamy talenta. A to oznacza, że teraz przeinwestujemy w... No w to. Jak to przeinwestuję, to już będzie można powiedzieć okej, wszystko co trzeba było stąd wziąć, to odniosłem. Więc lećmy i odkrywajmy, jakie talenty tym razem będziemy mogli specjalne pozyskać. Przyspieszmy trochę. Jakiś czas, a nie mysza. Nie lubię myszów. Są nowymi przeciwnikami, co prawda, ale już po jednej czy tam dwóch rozgrywkach, nie pamiętam, ile się wylosowały. Wiem, że ich nie będę lubił. Czy ich nie lubię po prostu. Tak samo tęczowi wrogowie też widzę, że się pojawiają czasami, ale... Tutaj mogę być totalnie szczery i podobny, nie wiem, co reprezentują sobie tęczowi wrogowie. Mam połączone umiejętności różnych elit, czy co? Kolejna noc chyba bez straty życia będzie? A przynajmniej tylko mam nadzieję. Oczywiście różnie może wyjść, ale fajnie by było, gdyby się udało i tak, udało się. Dobra. Co ja miałem zrobić? Nie, naprawdę potem co... A dobra, już chyba wiem. Tak. Teraz bierzemy expy, czy... A, wezmę jeszcze expy. No, następną noc otwieramy pakiet. Niespodziankę. No, przyspieszmy trochę, niech wychodzą. Niech powychodzi, to będzie można... Wyłączyć przyspieszenie i na spokojnie. Wypuszczaniem ślimaków czy glutów, żeby skutecznie eliminować tych oponentów. Tak widzę, że ślimaki sobie nadal radzą. A nie, już nie radzą sobie z oczami chyba. Zobaczę. Jeśli pamiętam, przeszkodzi. Bo akurat
bombowy ślimak, więc ciężko to ocenić. Nie no, radzą sobie chyba. Ja już nie mam pojęcia. Ale tak, dopóki ślimak jest w stanie pokonać oko, to jeszcze nie ma tragedii z obrażeniami tym podobnym. O! Zagapiłem. Piłem na głupotach. I nie zjedli. No w sumie nie zjedli jeszcze, tylko ugryźli na razie, ale... Z perspektywy osiągnięcia nie dostanie obrażeń ani razu przez całą noc. Co same. A? Tak. I otwieramy. Forever Home? A to tego nie miałam najpierw odblokować jakoś inaczej? A nie wiem. Weźmy to. Zobaczmy, jak to działa i o co z tym chodzi. Nie, o, fajne. Dłużej żyją, tym będą potężniejsi. Tutaj o good nutritions. Więcej życia i good boy. O, fajne. Dostępu do good boy. Więc biorę good boy tutaj. I okej! Okay. Po 3 sekundach od śmierci powracają. To mogę wypuszczyć good boy chyba na każdą ten linię. I tak, wrócił sobie, patrzcie. W sumie teraz nie dziwię się, że to ma taki duży cooldown. Jeśli mam potwierdzenie, że tak, że oni są wieczni. Świetne! Duchowy Doggo! Tak jak dobrze pamiętałem, że są duchowy Doggo. To są dosyć potężne istotki. O, nawet jeśli by miał paść, to zaraz i tak wrócą. No? Patrz, ten system też jest bardziej pomarańczowy, czy żółci z czasem. Chyba intensywność pomarańczowości to jest to, jak dużo damage posiada dany helper. Takie moje po prostu teraz to są obserwacje. Ale okej. Okay. Co? Jeśli dobrze zainwestuje się w czas odnowienia, to mam nawet fajną fajnego pomysłu. Co, wybierzemy zawsze jedną linię na noc? Na której będziemy wypuszczać psy? Pozostałe nie będziemy jakoś inwestować inaczej, rzecz jasna. Ale ta jedna jakby psia... będzie po prostu tą, która będzie najmniej... wzmacniana przez inne niż pieski. Taki mój po prostu plan testowy. Jeśli będzie to działać, to oczywiście będę mógł to robić częściej, ale na razie to tak tylko w ramach planów na jedną noc spróbujemy. To co 2 sekundy. Super. Manu nie wyrobię, psy co 26. Pet table. Nie wiem o co chodzi, ale pet table. Nie wiem, trzeba... Aha, trzeba klikać po prostu! Można głaskać pieska duchowego. Fajnie. 10 na 10. Ale mu za to achievement. Jestem tym bardziej zadowolony. Nie, okej. Okay. W takim wypadku na dolnej nie będziemy wypuszczać piesy. Pozostałe będę bronił na razie. Normalnie. I okej. Okay. Mamy Doggo na... dolnej linii 2. To też nie synchronizowałem idealnie, że po prostu jeden leci, kiedy drugi ginie. A to znaczenie? Ne. Tak mniej więcej podobnie one będą się pojawiać. Idealnie synchronizowały, więc fajnie. Bardzo fajnie. I w sumie nie potrzebujemy chyba tam kolejnego kolegi. Na ten moment, więc... lecimy na górną linię też. Jednego Doggo już. I okej, czasem trzeba wspomnieć z ślimakiem przy czymś, ale generalnie mówiąc, radzą sobie jakoś tam. To jest chyba dobry plan, jak tak teraz myślę. Na pewno dużo mniej przez to glutów musiałem wypuszczać, więc trochę many się zaoszczędziło. Podobnie co? O! Chyba nie, wezmę. Dopiero teraz zauważam, że coś takiego jest wcale. Tak, i tak. To jest tak, cooldowny, expy.
Mana. I ostatnio będą mega bloby znowu. Nie wiem, czy będę i tak czegokolwiek potrzebował poza piesami, ale okej. Puszczam piesa na pierwszym lepszym minie. Też te linii bronię normalnie samemu. Standardowo, dosyć. Tak. Gryzło nie. Ja mam taką nadzieję, że nic mi nie ugryzło. Coś mi ugryzło, to się trochę załamie. Doggo. Ale nie być dyńka. Jest dobrze. No i gluty teraz naprawdę już są takie idealnie na sytuacje kryzysowe. Coś się zbliża, nie zdążę ślimaka, to wtedy dopiero wypuszczam gluta. A tak to plus normalnie ślimaki. Sami dyńka. Na jedno mi nie doggo po prostu. Trzeciego w sumie czy nie trzeba? Nie, no chyba nie trzeba. Wróćmy na kolejną i... Ale definitywnie to już może być jeden z moich bardziej lubianych talentów. Oczywiście też nie będę go brał zawsze, żeby nie było, bo chcę, jak to ciągle powtarzam, bawić się też jakimiś różnymi strategiami, a nie tylko brać jedną, którą uznałem za najpotężniejszą, najlepszą. Ale definitywnie strategia pod granie z psami jest świetna. Każdemu, kto chce mieć łatwiejszą rozgrywkę, to osobiście mogę po takim wstępnym testowaniu polecić. Dobra? Tak. Co jest? Regeneracją? Super. Lifesteal. Mega Blob? Super. Damage? Tak. Będziemy mogli jeszcze dokarmiać. Kolejna większa szansa na bombowe ślimaki. Jak najbardziej, wszystko piękne. Okej. Okay. Piesu wypuszczony. Maki też. Nie, no jest... Jest świetnie. Ja nie wiem, czy jest sens mówić coś innego, poza tym, że jest świetnie, bo... Świetnie, radzę sobie dobrze. Działa to wszystko satysfakcjonująco. Tak, teraz już będę wypuszczał trochę więcej tych oponentów. Magierów w sobie. Powiem, że to już jest takie intensywniejsze noce. Ale regeneracja mana i tak już jest 5,28, więc jest... Nie powiem, że dobra, ale... Akceptowalna mogłoby być bardziej adekwatnym określeniem. W szczególności, że większość umiejętności kosztuje tylko, no, tylko 5 many, więc sobie z 5 sekund mogę coś wypuszczać. To jest już wynikiem dosyć stabilnym, bym powiedział. I proszę, piesy się dobrze zsynchronizowały. Że jeden po prostu idzie w czasie, kiedy drugiego nie ma. A co za tym idzie, no po prostu... Znaczy, nie muszę się obawiać już prawą stroną w tym przypadku. My pójdźmy w takim razie też na lewo, tutaj puścimy dyńkę, tutaj dwa glutki. Dobra, mega gluta też mogę puścić, bo czemu nie? I tak. Pamiętam, czy mi coś ugryzło, czy nie? Jak to szkoda? Jeśli nie, to wow. No i mówię o tą moc ogólnie, tylko przez całą rozgrywkę. Ale działa to. Działa. Okej, okay, teraz jeszcze bardziej wzmocnimy wszystko, tak. Bombowe ślimaki jeszcze większe. Style. Pany, tak. Jeszcze więcej bombowych ślimaków. Nie, jak tak dalej pójdzie, to chyba każdy ślimak, którego będę wypuszczał, będzie bombowy. Niby tak mówię, a teraz wypuszczam milion ślimaków i żaden nie ma bomby. Dobra. Nie, ale działa. Działa wszystko. Prawda, jeden doggo to za mało, żeby sobie poradzić idealnie. I większej dawki piesów. Dlatego też wypuszczam drugiego. Mam nadzieję, że sobie jakoś poradzą dwa. Jeśli nie, to zaraz trzeciego można też zostawić. Tak, nie mam problemu z maną. Po prostu pasek jest dosyć długi. A mało żrą moje wyzwańce. Ale tak, chyba dwa piesy już sobie radzą jako taka. To na to, że tak. Dwa piesy to już wystarczająco, żeby sobie opanować sytuację na tym etapie. Nie, ale pięknie. Pięknie to wszystko działa. Naprawdę nie mam do czego się przyczepić. Tym razem dużo lepiej poszło niż na poprzedniej rozgrywce.
jest dobrze. No, nie wiem, już tak, to dwa piesy to jest taki złoty minimum na tym podejściu. Czyli idealnie, minimalnie, żeby sobie rodziły, ale chociaż nie minimum, bo trzeci by po prostu zagwarantował bezpieczeństwo totalne. Bo czasami może się zdarzyć, że tam trzeba będzie ślimaka dopuścić. Ale czy to jest problemem dla mnie? Powiedziałbym, że nie. Nadmiar. Powiedzmy czas na wypuszczenie ślimaków. I okej, mana coraz szybsza. Podobie mnie się to wszystko. I teraz tak weźmy to. Właśnie zobaczyć, co mamy tutaj. Nowy talent, jeszcze jakieś rolki. Okej. Definitywnie tu podejdę. Dobrze. Wszystko zapowiada się prawie że idealnie. Co za tym idzie? Puśćmy to wszystko na prędkości razy dwa. Może jakimś cudem mi się uda trwać na dwójce. Jak teraz lewa strona będzie ogólnie stroną, na którą psy wypuszczam? Są już dwa, więc teoretycznie linia powinna być już broniona dobrze. Jeśli zabraknie, co zawsze dopuszczę tam trzeciego. Ale jak widzicie, złote minimum daje radę. Jest minimum, ale jednocześnie na tyle stabilne, że nie jest ciągle pokonywana w pełni. Nawet na razy dwa sobie poradziłem. Wow. Bałem się, że to znowu będzie moja zguba przez moją głupotę, a tutaj proszę, jednak nie. Lifesteal czy skelbowy? Nie no, Lifesteal, jak coś mam brać. Jeszcze Lifesteal, nic takiego pięknego, ale niech będzie. O! Ciekawe rzeczy. Ciekawe. Dobra. Wypuszczamy psa, wypuszczamy gluty, wypuszczamy na razie dyńkę na asystę, na linię, na której potem będą psy. Chyba mnie ktoś uderzył, ale pewnie nie jestem. Tak czy inaczej, to już nie ma sensu i tak. Jeśli mnie nie uderzył, to sukces. Jeśli ktoś mnie uderzył, no tak, na pewno mnie uderzyli. Też nie ma tragedii, ważne, żeby umiał przeżyć. Tak. Wiecie, całościowo. A wydaje mi się, że mimo tego, że gram na raz dwa, to jestem w stanie to przetrzymać. No. Nawet prawie definitywnie jestem w stanie to przetrzymać. O, wszędzie są trzy psy, dobra. Wypuszczę czwartego, pociągnie. Jeszcze więcej HP, jeszcze większą szansę na tym nabitwo, że będą elitami. Oczywiście mi się to trochę nie podoba, ale niech będzie. Bombowe ślimaki... To. I teraz tak, nie jest najbardziej potrzebne, co się może przydać. To będzie fajne, to będzie ok. Byłoby ślimaki, po prostu Nie jest to nic złego, żeby nie było, ale lepiej. Dobra, teraz na górę wypuszczamy piesa. Już mnie uderzyli, niestety. Dużo mnie uderzają, bo trochę się zagapiam i zapominam o tym, że teraz jestem na raz dwa, więc pewnie moimi przyzwańcami tutaj mogę spamić. Przez to, że co chwilę po prostu się odnawiałem. W szczególności mówię tu o małych glutach. Okej. Okay. Ale no. Będę grał już na raz dwa tak długo, aż nie stracę trochę więcej pepów. Co oznacza, że prawdopodobnie już nie wyłączę raz dwa. Tobie radzę. Dobrze. Cztery psy. Nie wiem, czy aż tyle jest tam ich potrzebnych. Ale już tam ich aż tyle, to niech tam będzie. Dobrze, mogę po prostu po dwa wypuszczać na wszystkie linie, a potem myśleć o tym, żeby coś więcej. Okej. Okay. Ale skupmy się teraz na najważniejszych rzeczach. Talentów, bo jak już są, to trzeba mnie. Jak mówiłem, wybuchowe ślimaki mnie szczególnie satysfakcjonują w tym momencie, no ale jak już
drakoniczny mnie podpycha, to niech będą. Dobra, 12 obrażeń. Piękne tempo przywoływania, przez to, że mam wystarczająco nagrobków, żeby spełnić wymóg. Okej, okay, kalafiorowe drzewa, jak ja na nich kiedyś mówiłem. Pszczoło osy. Wypuszczałem muchy, się pojawiły. Dobra, dwa psy są tam. Jeśli to wystarczy, to teraz następne dwa psy niech będą na prawą stronę. A jeśli nie wystarczy, to zostawmy tam ewentualnie trzeciego, dla kogoś na pomoc, dobra? Dobra, 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 dobra. Okej, okay, wygląda solidnie. Tak. Dwa psy jest wystarczająco. Obłożono. Coś trzecią. Ja mogę poddawać psowi dodawania psów. Definitywnie muszę takie rzeczy powykupywać. Tak, tutaj co jest? W sumie nie wiem. Ale i tak to wezmę. Co na ogniste ślimaki, a niech już będzie. Żeby to miało jakieś większe tajemnicze oznaczenie czy coś. Po prostu biorę już dosłownie, co mi się trafi. Po prostu nie muszę się niczym przejmować, bo to jest tak już tyle mocne podejście, że no widzicie, na razy dwa sobie radzę. A to już jest coś. Razy dwa. To było tym, co mi zabijało przez to, że a zobaczmy sobie, jak to będzie na razy dwa. Potem ginę od razu. Będę mi jednokrotnie, że ryzykowałem tym, że mi się uda, czy mi się nie uda, bo chciałem zobaczyć, jak na raz dwa. Zresztą nawet tutaj zrobiłem to samo. Tym razem coś się po prostu fartem udało. A tam ci udało się wypuścić dwa psy, też już niczego nie muszę bać. Definitywnie jest ten najsilniejszy bonus, jaki można trafić. Steel, czemu nie? Więcej many zawsze miło widzieć. Super sekretne ulepszenia. Pełny to jest teraz bardzo cenna rzecz, tak? Tutaj niekoniecznie, ale niech już będzie. Dobra, no dobra. Pewnie nie mam nic więcej do dodania poza no dobra. Więc pojedynczy pies wystarczył teraz. Ale nie ryzykować, nie zmienić strategii nagle na pojedyncze psy. Nadal po dwa wystawią. Ale tak. Przez to, że daję radę. Regeneracja mam, no i mam już tak szybką, że po prostu nie muszę się niczego obawiać. Wszędzie daję radę. Bo wpuściłem piesa tam z mnie. A szkoda. A szkoda, muszę to powiedzieć. Mógł mieć już dwie niebezpieczne. Znowu to zrobiłem, serio. Nie, masakra. Ja, żeby to naprawdę miał sens. Czemu? Sens ma. Miało znaczenie, bo i tak jesteś w stanie to wybronić bez problemu. Dobra. Tak, 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 tak. To też, chociaż to już nie było potrzebne. I teraz idziemy tam, gdzie widzę jakieś damage albo cokolwiek, co w sumie może nam pomóc. Jest chyba dobrze. Właśnie, co ile już mogę piesy tak rzucać? Co 12. Okej. Okay. I co 6 na podwójnym przyspieszeniu. Wierzę, to co ile by miało znaczenie. Jak widzę, że po prostu pies jest gotowy, to rzucam piesa. Cały sposób myślenia. A jeśli chodzi o innych przyzwańców, to po prostu się obracam i w randomową stronę rzucam, bo to ma znaczenie, gdzie oni pójdą. No nie szczególnie. Naprawdę nie szczególnie, ma to jakiekolwiek znaczenie. Jestem już nietykalny. I no. Żebym był tutaj totalnie, naprawdę całkowicie szczery, to to, że jestem nietykalny, to jest takie po prostu losowość. Miałem farta. Miałem farta, że trafiłem na takie rzeczy i podobie mi się. Podobie mi się, jak to wyszło. Czy cokolwiek jeszcze mogę wziąć, żeby ulepszyć sytuację? Nie wiem.
prostu poszukajmy. A już nie zdążę, bo to będzie noc 20, tak. Ostateczne starcie. Teoretyczne starcie. Ja już widać, że zagrożenia tu żadnego nie będzie. No, jest łatwo. Jest pięknie, prosto, łatwo. Jestem ukontentowany, co mi to wyszło. Aż tak ukontentowany, że chociaż odcinek trwa 50 minut, to zrobię wyjątkowo jeszcze dłuższy, bo chciałbym sprawdzić jedną szczególną rzecz. Właśnie, jeśli nie mylę, po nocy 20 jest opcja włączenia jakby trybu nieskończonego, coś tego typu. Żeby przetestować granice możliwości buildu. Chcę zobaczyć, jak długo te po prostu psy wytrzymają. Odcinek może być naprawdę długi. Pomiędzy to, że jak mówię, już ma 50 minut. Ale ci, którzy chcą, to mogą sprawdzić i... A! Lubelt. A czy więc za to, że przyszedłem 10 wyżej i... Nie ma nieskończonego? Throwaway. Face more health, co nie? No, nie potrzebuję tego, ale okej, niech będzie i... Eternal Nightmare. Okej, czyli dopiero teraz to się odblokowuje. Okej. A! Dobra! To jednak mogę to sprawdzić. Problem tylko w tym, że nie mogę przyspieszać, więc będziemy musieli na normalnym tempie tutaj siedzieć. Ale tak. Sprawdzić to naprawdę z chęcią. Sprawdzę, jak to sobie poradzi. Bo nadal jestem święcie przekonany, że jestem, że tego po prostu za szybko, co nie pokonają. O! O, dostaniemy to za przetrwanie 30 sekund tutaj. I zobaczymy, co za ten tryb. Okej, okay, warto wiedzieć. Będę musiał się z nim męczyć kiedyś. Okej, okay, ugryźli mnie chyba? Jestem pewien. Okej, okay, dwa psy to już za mało będzie. Nie wiem, czy oni coraz bardziej przyspieszają, czy... Tak, definitywnie coraz bardziej przyspieszają. Tak, leci ich coraz więcej. Więc nie wytrzymałem za długo. Ale i tak, ponad minutę, więc wydaje mi się, że to jest... No, okej, okay, wynik. Jak czy inaczej, no, to by było na tyle. Udało się skończyć. Następny odcinek, jak mówię, nie wiem, jaką klasą. Ale tak, 11. Okej. Okay. 3% po 10 nocy, 3% szybsze spełnienie się. Trochę niebezpieczne, ale okej. Okay. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na ten moment to już wszystko, to tyle i tym podobne. Więc po prostu dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i cóż, no... Następnego. Gdzie, jak mówię, zagramy bandytom, magiem lub łucznikiem. No to tak, trzymajcie się i hej hej.